Rydwan, ten, który powozi Rydwanem. Bardzo ważne przesłanie dzisiaj, bo ten, kto powozi Rydwanem, on już siedzi w Rydwanie, ale krok po kroku jeszcze sprawdza, czy wszystko funkcjonuje, czy jest dobrze przygotowany do nowej drogi, czy jeszcze trzeba zgromadzić jakieś zapasy, albo coś ukończyć, by z radością i lekkością wyruszyć w podróż. I to jest dzisiaj przesłanie naszej 170. ceremonii, że dokładnie teraz wyruszasz w nową podróż. Nie pozwól więc na to, by tygrys strachu cię zatrzymał, by inni ludzie w jakiś sposób zatruwali twoje myśli wizjami wypełnionymi strachem i by to zatrzymało cię w tym miejscu, w którym jesteś w tym momencie i nie pozwoliło ci ruszyć do przodu. Ale zanim wyruszysz w tą nową podróż, dobrze się przygotuj. Sprawdź wszystkie konsekwencje. Sprawdź, czy twój rydwan jest przygotowany. Sprawdź, czy ty jesteś przygotowana, jesteś przygotowany do drogi. I gdy poczujesz, że jesteś gotowa, jesteś gotowy, to już nie zwlekaj. Bo nie będzie lepszego momentu niż ten w tej chwili, by wszystko przygotować, zamknąć ten stary czas i wyruszyć w nową drogę, w podróż twojego życia. Dlatego na samym początku była już ta inspiracja. Zadaj sobie to pytanie. Czy jeszcze za bardzo angażujesz się w jakieś osobiste problemy, trudności? Mielisz je i mielisz w twojej głowie? Jeżeli tak, to odstaw je na bok i zadaj sobie pytanie. Czy robisz wszystko, co jest ważne, aby zrealizować twoje powołanie, twoją idealną wizję życia? Czy też tak się kręcisz w tych problemach, w tych trudnościach, że zupełnie zapominasz o tym, po co tutaj naprawdę jesteś? Zapominasz o twoim powołaniu i twojej wizji życia.